Punkt trzeci. Sprawozdanie z prac zarządu i projektu uchwał. Projekt uchwały zarządu w sprawie planu wydatków rzeczowo-finansowych na rok 2014. Paragraf pierwszy. Uchwala się plan wydatków rzeczowo-finansowych na rok 2014 według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dane do projektu budżetu na rok 2014 są bez zmian w stosunku do projektu, jaki przyjęliśmy, to było chyba w listopadzie. Także nie będę tego czytał jeszcze raz. Jeżeli Państwo, ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do tego, proszę. Panie Przewodniczący, usługi pozostałe, to co potem się dzieje? Usługi pozostałe, to jest taki paragraf, na którym mamy jakby pieniądze przeznaczone na przykład jakieś remonty, takie różne naprawy biura. Znaczy, bo remonty są osobne, prawda? No ale to są takie jakby dodatkowy paragraf, taki nieokreślony. Czyli to po prostu się precyzuje w trakcie? No, w zależności od potrzeb, bo to jest fundusz rezerwowy. Tak, coś tak można to nazwać. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami jednogłośnie.